Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Witamy obecnych tutaj przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, na początek, zanim oddam głos przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, po tej nielegalnej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, a właściwie nominatów Platformy Obywatelskiej i obecnej koalicji rządzącej w PKW, w Polsce uruchomił się wielki ruch mobilizacyjny, wielka mobilizacja wsparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale zanim o szczegółach, jak to wygląda, jak ta cała akcja, inicjatywa oddolna Polaków przebiega, chciałbym Państwa zaprosić na krótki materiał filmowy. Bardzo proszę. Państwowa Komisja Wyborcza postanawia odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Co pan robi? Co to są za podwójne standardy? Nie, proszę nas puścić. To jest tłumienie wolności prasy, wolności mediów. Jeśli chodzi o uporządkowanie sytuacji w mediach publicznych, sprawa jest prostsza, niż się komuś wydaje. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my rozumiemy. Pamiętajmy o tej zasadzie swojej broni. Doktryna Neumanna, wiecznie żywa. Roman Gierty dotrwał do momentu, aż został posłem na Sejm. Ten projekt będzie po prostu rozmywany, będzie przekładany w czasie, aż ostatecznie nic z tego nie wyjdzie. Polski koncern multienergetyczny po raz pierwszy od lat zanotował stratę 34 milionów złotych. Andrzej Domański wiezie nas autostradą ku katastrofie. Państwa takie jak Polska i Węgry trzeba finansowo zagłodzić. Opozycja doszła do władzy. Polska nie będzie już taka sama. Pokonajmy to zło. Wesprzyj nas. I o tym właśnie, czym motywowana była decyzja Państwowej Komisji Wyborczej naprawdę, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pan Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, reżim Tuska postanowił utrzymać swoją władzę pałą i uchwałą. Tak się działo w przypadku przejęcia mediów publicznych, w przypadku przejęcia prokuratury. Tak się dzieje w przypadku próby zniszczenia Prawa i Sprawiedliwości, a więc jedynej realnej opozycji w dzisiejszym parlamencie. Odbierając pieniądze, odbierają możliwości funkcjonowania partii politycznej, która przez 8 lat rządów dużo dobrego zrobiła dla Polski. To zostało docenione przez Polaków, dlatego że uzyskaliśmy najwyższe poparcie w wyborach jesienią ubiegłego roku, no ale ze względu na to, że powstała koalicja 13 grudnia, ona objęła władzę, rządzi fatalnie, rządzi bardzo źle, nie potrafi rozwiązywać problemów, dlatego organizuje kolejne igrzyska, zdając sobie sprawę z tego, że w uczciwych wyborach przegrają. W związku z tym sprokurowali oszustwo w postaci projektu budżetu na rok przyszły, niemal 300 miliardów deficytu. Proszę Państwa, oni zamierzają pożyczyć na rynkach 1/3 wydatków państwa polskiego. 1/3, ponad 300 miliardów zamierzają pożyczyć w wydatkach przekraczających 900 miliardów. To jest mało prawdopodobne, to jest zupełnie nierealne, to jest budżet wyborczy. No ale żeby mogli wygrać wybory przyszłoroczne, postanowili pozbawić Prawo i Sprawiedliwość finansowania. Kampania wyborcza oznacza koszty, wysokie koszty. My bez wsparcia finansowego z budżetu państwa nie jesteśmy w stanie tych kosztów pokryć. Dlatego ich nominaci w Państwowej Komisji Wyborczej postanowili zastosować podwójne standardy. Inaczej rozpatrywali sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za wybory w ubiegłym roku, a inaczej innych partii politycznych. Z sufitu wzięli kalkulacje dotyczące obniżenia finansowania, a teraz zapowiadają bezczelnie, że odbiorą subwencje Prawa i Sprawiedliwości na 4 lata. To jest działanie sprzeczne z prawem, to jest bezczelne łamanie prawa. Żeby temu zapobiec, odwołaliśmy się do ludzi, odwołaliśmy się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości i bardzo serdecznie dziękuję za odzew, za pozytywny odzew. Proszę Państwa, około 40 tysięcy darowizn wpłynęło w tym krótkim czasie na konto Prawa i Sprawiedliwości.
dominują sumy niewielkie, kilkadziesiąt złotych. Bardzo za to dziękujemy. To jest właśnie to, czego oczekiwaliśmy. Nie oczekujemy tego, że będą to wysokie sumy, oczekujemy tego, że będą to sumy, które pozwolą nam na utrzymanie naszej aktywności w dłuższej perspektywie. A więc bardzo serdecznie dziękujemy szczególnie tym, którzy ustanowili stałe zlecenia. Jesteśmy rzeczywiście pod ostrzałem rządzących, kiedy usłyszeliśmy atak w postaci takiej, że stwierdzono, że numer PESEL jest niewłaściwy przy darowiznach, więc rzeczywiście uznaliśmy, że żeby uniknąć represji kolejnej, bo przecież za chwilę pewnie skierowane zostaną instytucje państwowe do Prawa i Sprawiedliwości i będą przeprowadzali kontrolę. Kontrolerzy nie będą wychodzić z tego budynku i będą szukali dziury w całym, a więc zwróciliśmy się do darczyńców, żeby w miejsce numeru PESEL wpisywali imię ojca, tak jak to czynią inne partie polityczne. Jeżeli my uważamy, że numer PESEL nie jest żadnym nadużyciem, no ale żeby uniknąć tej fali hejtu i represji, bo to jest istotniejsze niż hejt. Hejt wylewa się na nas przecież już od lat. Postanowiliśmy takiej zmiany dokonać. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy za te wszystkie wpływy. Liczymy, że one się utrzymają na tym poziomie przez dłuższy czas. To i tak nie pozwoli nam na to, żeby w przyszłorocznych wyborach prezydenckich mieć takie zgromadzone środki finansowe, które będą równe środkom finansowym, jakie będzie posiadał kandydat koalicji 13 grudnia. Ale opinia publiczna już wie o tym i będziemy się zwracać ciągle o właśnie kontynuację wsparcia, podkreślając, że reżim Tuska stosuje takie metody białoruskie, wschodnie metody wobec opozycji, próbując zniszczyć opozycję. Nie uda im się to. Nie uda im się to dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. A więc, proszę Państwa, dziękujemy za darowizny, które zostały przekazane na konto Prawa i Sprawiedliwości i prosimy o to, żeby utrzymać poziom tego wsparcia, żeby niewielkie kwoty w postaci kilkudziesięciu złotych były wpłacane na konto Prawa i Sprawiedliwości w dłuższej perspektywie. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to wielkie społeczne poruszenie, z jakim mamy do czynienia od kilku dni. 40 tysięcy wpłat, o czym mówił Pan Przewodniczący, to naprawdę dużo, aczkolwiek to jest wciąż za mało na takie normalne funkcjonowanie i realizowanie działań statutowych Prawa i Sprawiedliwości na przestrzeni całej trwającej już kadencji parlamentarnej. Dlatego apelujemy do Państwa o wsparcie, apelujemy o to, abyście wspierali nas także finansowo. Jest to niezwykle potrzebne, ponieważ rząd koalicji 13 grudnia wymyślił sobie, iż metodami administracyjnymi, w dodatku nielegalnymi, bez żadnej podstawy prawnej, wyeliminuje największych konkurentów, czyli Prawo i Sprawiedliwość, realną, jedyną realną partię opozycyjną w obecnym parlamencie, po to, aby nie było żadnej prawdziwej konkurencji, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, aby Donald Tusk i jego koalicjanci mogli w sposób automatyczny niemalże przejąć również Pałac Prezydencki, a potem w kolejnych latach wygrywać kolejne wybory. To jest złamanie wszelkich reguł konstytucyjnych, wszelkich zasad praworządności i wszelkich zasad demokratycznych, w jakie w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat panowały, ale ten walec oczywiście jedzie, tylko jedna przestroga dla tych, którzy dzisiaj pełnią swoje funkcje. Kiedyś przyjdzie także rozliczenie, ale do tego, Szanowni Państwo, i my to możemy zrobić jako wszyscy obywatele, potrzebna jest nasza wspólna mobilizacja, solidarność i wsparcie. Bardzo serdecznie Państwa o to prosimy. 40 tysięcy przelewów na niewielkie kwoty, za to i tak bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, bo to jest
I tak suma środków, która przynajmniej w najbliższych tygodniach pozwoli nam prowadzić normalną, statutową działalność związaną chociażby z pozyskiwaniem różnego rodzaju ekspertyz, z organizowaniem spotkań, wynajmowaniem siedzib, biur naszej formacji politycznej w całym kraju. Prosimy o więcej, natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to pewne błędy, które też się pojawiają przy wysyłaniu, nadawaniu przelewów na konta naszej formacji. Jednym z podstawowych i najczęściej pojawiającym się to jest to, iż należy złożyć stosowne oświadczenie, iż miejsce zamieszkiwania osoby, która wysyła przelew, jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To jest niezwykle ważne, aby wskazywać w tych przelewach, iż miejscem zamieszkania jest Rzeczypospolita Polska, tych osób, które te przelewy nadają. Każda osoba, która wpłaca na konto Prawo i Sprawiedliwość, powinna być obywatelem polskim i powinna oczywiście dokonywać tych przelewów ze swojego prywatnego konta. Wszystkie inne przelewy będą musiały być weryfikowane i będą musiały być zwracane albo do nadawców, albo oczywiście w zależności od tego, jakie to przelewy i jakie mają błędy, będą musiały ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Ale za to dotychczasowe zaangażowanie bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. To jest wielkie wsparcie finansowe, ale również takie psychiczne, pokazujące, że to, co robimy, ma sens, ma pewną wartość i Państwa również oburza to, co robi obecny rząd, obecna koalicja 13 grudnia. Dziękuję bardzo.